Jesteśmy mega zaszczyceni tym, że pozwolono nam, że weszliśmy we współpracę z władzami miasta, z mieszkańcami przede wszystkim, bo tutaj oni odgrywają największą rolę w dzisiejszym wydarzeniu, inicjatywie. Dlatego mamy nadzieję, że wszyscy są zachwyceni i że to będzie kontynuowane cyklicznie. Nawyk będzie nasz. Pani Magdo, my ruszamy w rejs. Oprowadź nas po tym placu. Tak, ogólnie inicjatywa zorganizowana jest na targowisku miejskim w Białej Podlaskiej. Doszliśmy do mieszkańców poprzez media społecznościowe, co bardzo nas cieszy, bo jest bardzo, bardzo duże zainteresowanie. Odbiór w ogóle całego wydarzenia jest bardzo pozytywny, co nawet się nie spodziewaliśmy tak wielkiej reakcji ludzi, tak pozytywnej. Takiej frekwencji. Takiej frekwencji w ogóle, tak. To jest niesamowite. Jesteśmy tutaj wstępnie do 16:00. Oczywiście wcześniej czy później to będzie zależało wszystko od nas samych, więc zapraszamy każdego jeszcze po obiadku, żeby przyszedł, kupił, wsparł i Fundację Dom Belli, i Fundację Kreacji Magii Rąk, którzy tutaj wystawili swoje fanty, aby wesprzeć swoje fundacje. Są też harcerze, są osoby prywatne, dzieci, które sprzedają lemoniady. Nie, no po prostu mega, fajne wydarzenie. Widzieliście mniej więcej, ile jest stanowisk, ile osób się zgłosiło? O Boże, nie, nie. Ja, kilkadziesiąt? Kilkadziesiąt na pewno, ponieważ jesteśmy tutaj na, jak to mówią, na zwierzęcym tym targowisku. Natomiast też mamy, też są osoby zainteresowane na terenie samego targowiska. Więc jest nas naprawdę, naprawdę bardzo dużo. Jak by pani mogła opisać, co jest na stoiskach? Co ludzie tak naprawdę wszystko sprzedają? Wszystko. Wszystko. Rowery, namioty ogrodowe, ubrania, ciuchy. Dzieci przyjechały ze swoimi zabawkami, żeby zebrać do na skarbonki. Wakacje. Na wakacje, do skarbonki oczywiście, że tak. Na gry komputerowe, no po prostu wszystko. Inicjatywa, w ogóle kreacja. O, mamy tą lemoniadę, tak? Tak, mamy lemoniadę. Kilka stanowisk lemoniady i ludzie chętnie korzystają, wspierają. Smakuje? Smakuje. No. Polecamy. Czyli co? I teraz podsumowując, pomysł jest taki, żeby robić to częściej. Oczywiście, że tak. Każdy, z kim rozmawiam, to jest co tydzień, chcą tego co tydzień i bez wątpienia myślę, że by się udało i na pewno się uda, jeżeli tylko będziemy mieli na to szansę. Będziemy mieli to szansę. Tak. Kupujący to też ludzie, którzy są zadowoleni, bo czasami takie rzeczy się szuka, w sklepach ich nie ma. Jak idzie sprzedaż dzisiaj? Super! Prawie A tutaj można takie rzeczy dostać. Dokładnie. To tak jak powiedziało kilka osób, to co dla nas jest zbędne, wydaje nam się śmieciem, dla innego jest to okazja, jest to perełka taka, na którą oni czekali i nigdzie nie dostali. Także naprawdę dużo rzeczy można kupić za bardzo fajne pieniądze. Pani również po tych stoiskach przeszła. Czy coś pani zwróciło szczególną uwagę, pani Magdo? Coś, co rzeczywiście może szukałam, może nie wiedziałam, że coś takiego jest, albo o Boże, nawet takie rzeczy się sprzedaje. Wiele rzeczy, co nawet biorę pomysły od niektórych osób, co z czym mogę następnym razem przyjechać. Jedno od drugiego czerpię tą inspirację, wszystko. Ludzie podchodzili dzisiaj do mnie, pytali się, czy będą mogli następnym razem z meblami przyjechać, ze sprzętem AGD. I ludzie mówią, brakuje jeszcze tutaj tych mebli, sprzętu, żeby ludzie odważnie występowali tutaj, wjeżdżali do nas. Podsumowując, czasami zanim wyrzucimy daną rzecz, zastanówmy się, jest w tym momencie taka inicjatywa, tak. Warto tu przyjść, oczywiście. Tym bardziej, że to jest chyba bezpłatne, tak? Jak to wygląda właśnie pod kątem formalnym? Formalnym jest to, udział tutaj jest całkowicie bezpłatny, natomiast jest ponoszona opłata tak jakby targowa. Targowiskowa. Targowiskowa, tak, jest to, uważam, że jest to wskazane, symboliczne, 5 zł, 5 czy 10 zł w zależności od tego, ile miejsca się zajmuje. Natomiast uważam, że to też jest ważne, ponieważ po nas poważnie trzeba było na przykład posprzątać, zgadza, pracowników opłacić, więc myślę, że to jest naprawdę symboliczna opłata. Dziękuję za tą rozmowę, ja za również. Spacer, no i gratulujemy pomysłu i trzymamy kciuki za to, żeby to się dalej rozwijało. No i teraz wstępnie kolejne spotkanie za miesiąc, za 2 tygodnie? Za pół roku na razie nie, nie wiemy. Nie, chcemy. Wszyscy chcą, żeby to było co tydzień. Na pewno w lipcu damy radę, żeby to zorganizować. Jestem pewna, że wsparcie władz i wsparcie mieszkańców pozwoli nam do tego dążyć i zorganizować to. Pani Magdo, bardzo dziękuję. Ja również. Dzień dobry, z kim rozmawiam? Dzień dobry, Agnieszka Zniewicz, miło mi. Mieszkanka miasta Biała Podlaska? Oczywiście, że tak. Inicjatywa cenna? Bardzo cenna. Z racji rzeczy, że dużo mamy rzeczy zbędnych w domu, które zalegają. I warto, aby ktoś skorzystał inny i kupił je za grosze.
Przyszłam tutaj sprzedać czy coś kupić? Oczywiście, czy na razie zobaczyć? Oczywiście, że sprzedać. Sprzedaż jest fajna od samego rana, można pohandlować, co jest bardzo fajne, i zaprosić klienta na następną inicjatywę. Klienci uprzejmi? Bardzo. Czegoś poszukują może konkretnie? Ciężko stwierdzić. Kupują to, co im się podoba, co wpadnie w oko, tak samo jak ja bym kupowała. Musi to być, mieć to coś. Coś z duszą. Jasne, że tak. Widzimy się następnym razem. Oczywiście, że tak. Pozdrawiam. Pozdrawiam.